Siemanko, z tej strony Kamil. Mam dzisiaj środę 22 marca, około godziny 14. U nas najprawdopodobniej ostatni dzień siewów. Jedziemy właśnie z Maciejem zawieźć tacie ostatni worek z nasionami. Rozpoczęliśmy siewy już kilka dni temu. Dzisiaj właśnie taka kontynuacja i zakończenie. Odmiana, tak jak nie wiem, czy już było poruszane na kanale, odmiana Amadora. Mamy ją chyba drugi albo trzeci rok. Wcześniej to było, co pierwsze zaczynaliśmy od Xanadu, nie? Potem była Irina, no teraz mamy Amadorę. No bo tamte są wycofane. No, tamte już zostały wycofane. Są stare po prostu. No, dokładnie. I co? Pod agregat uprawny dawaliśmy 250 kg polifoski, no jeżeli chodzi o nawożenie, nie? I do tego z azotu było 250 kg salmagu. No, nie było jeszcze okazji, że tak powiem, nagrywać tego naszego nowego nabytku z tym zestawem uprawowo-siewnym naszym. Dzisiaj jesteśmy w trójkę, więc wam ten materiał nagramy. No i zobaczycie i trochę z drona, i trochę też nagramy z ziemi, jak to się prezentuje, jak to chodzi. Tutaj w worku mamy materiał kwalifikowany i jego wysiewamy w granicach 150-160 kg na hektar. No, my sobie nadal jedziemy. O, tutaj mamy, nie wiem czy będzie widać, podgląd z drona. Także tata już wystartował. Pół na godzinę, tak? 10-2.
przekonać, żeś to wyczasnął. No z pola masz. A co mam z tym zrobić? Kieszeń sobie wsadź. Na obiad jeszcze. Tak jak wspominałem na samym początku, udało się dzisiaj zakończyć siewy jęczmienia browarnego. Nagraliśmy dla was fajny materiał z drona i z boku parę fotek. To wszystko w dzisiejszym filmie. Zapraszam was do subskrypcji kanału, do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało je zadawajcie. My się z wami żegnamy. Na razie, cześć.